Dorytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Patryka O'Briena pod tytułem Dowódca Sofii. Czyta Krzysztof Gosztyła. Od autora. Pisząc o Royal Navy, królewskiej marynarce wojennej z XVIII i początku XIX wieku. Nie można uniknąć pewnych niedoskonałości. Trudno jest w pełni dochować wierności tematowi, gdyż nieprawdopodobna wręcz rzeczywistość bardzo często wykraczała znacznie poza ramy wyobraźni. Nawet najbardziej bujna imaginacja nie może chyba stworzyć sceny, w której admirał Nelson Skacząc przez okno rufowej galeryjki ze swojego pogruchotanego kaptejna, uzbrojonego w siedemdziesiąt cztery działa, przedostaje się na osiemdziesięciodziałowego San Nicolasa i pośpiesznie przechodzi na olbrzymiego San Josefa o 120 dwudziestu działach. Później, jak admirał sam to opisuje. Na pokładzie hiszpańskiego okrętu pierwszej klasy, w ów może dość ekstrawagancki sposób, przyjąłem szpady od pokonanych Hiszpanów i przekazałem je Williamowi Fernieowi, członkowi załogi mej paradnej łodzi. Ten zaś ze stoickim spokojem wziął je wszystkie pod pachę. Stronice, zapisane przez Bitsona, Jamesa, kartki Naval Chronicle. Archiwalne dokumenty admiralicji w Public Record Office, biografie u Marszala i Auberna pełne są opisów działań może mniej spektakularnych. Nelson był przecież tylko jeden, ale nie mniej brawurowych. Bardzo niewielu ludzi potrafiłoby wymyślić podobne wydarzenia, a jeszcze mniej umiałoby opowiedzieć je przekonywająco. Dlatego właśnie, aby opisać potyczki morskie w tej książce, Sięgnąłem wprost do źródeł. Z bogactwa wspaniale rozegranych, szczegółowo opisanych walk i bitew, wybrałem te, które najbardziej podziwiam. Przedstawiając owe zdarzenia, korzystałem z dzienników okrętowych, listów urzędowych, ówczesnych relacji i wspomnień bezpośrednich uczestników, tak by niczego nie przeinaczyć. Z drugiej jednak strony nie trzymałem się niewolniczości ścisłej chronologii. Dlatego prawdziwy znawca historii marynarki wojennej zauważy na przykład, iż akcja Sir Jamesa Sumareza w cieśninie Gibraltarskiej została przeze mnie przesunięta w czasie i odbywa się dopiero po zakończeniu zbioru winogron. Ktoś taki zorientuje się też, że jedną z walk Brygu-Sofi w rzeczywistości stoczył zupełnie inny, lecz tak samo uzbrojony okręt. To prawda. Pozwoliłem sobie na dużą swobodę. Pisząc, korzystałem z dokumentów, listów i poematów, krótko mówiąc, z czego tylko się dało, starając się zachować wierność ogólnej prawdzie historycznej. Pozmieniałem jednak nazwiska, miejsca wydarzeń i pewne drobne fakty tak, by dopasować je do wymogów mojej opowieści. Istotne dla mnie jest to, że godni podziwu ludzie tamtych czasów. Kokrenowie, Bajronowie, Falkonerowie, Sejmurowie, boskawenowie i liczni mniej słynni żeglarze, z których cech i przeżyć w pewien sposób ulepiłem postaci moich bohaterów, zostaną uszanowani dzięki opisom ich własnych czynów, a nie fikcyjnych wydarzeń. Moim zdaniem taka autentyczność, to prawdziwy klejnot, echo naprawdę wypowiedzianych słów ma niewymierną wprost wartość. Chcę też w tym miejscu podziękować za pomoc oraz cenne wskazówki otrzymane od cierpliwych, doskonale znających temat pracowników Public Record Office i National Maritime Museum w Greenwich. Składam również podziękowania dowódcy HMS Victory. Nikt chyba nie mógłby być bardziej uprzejmy i pomocny w mojej pracy, Patrick. O'Brien Rozdział pierwszy Wysokie, otoczone filarami wnętrze ośmiokątnej sali koncertowej w Pałacu Gubernatora w Port Maon, wypełniały pierwsze triumfalne takty kwartetu Cedur lokatellego. Stłoczeni pod ścianą muzycy, Włosi byli jakby przyparci do muru ciasnymi rzędami małych, Pozłacanych krzeseł. Grali z pełnym pasji, przekonaniem. Powoli wspinali się ku przedostatniemu crescendo, ku przejmującej pauzie i ku głębokiemu, wyzwalającemu akordowi finałowemu. Przynajmniej część publiczności, siedzącej na tych pozłacanych krzesełkach, śledziła muzyczną wspinaczkę z równie jak muzycy intensywnym zaangażowaniem. Do tej grupy należało bez wątpienia Dwóch słuchaczy, którym wypadło zajmować miejsca tuż obok siebie, po lewej stronie, w trzecim rzędzie. Mężczyzna, który siedział bardziej na lewo, mógł być pomiędzy dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Jego potężna postać prawie zupełnie zakrywała krzesło. Tylko gdzie gdzie przeświecał niewielki skrawek pozłacanego drewna. Człowieków miał na sobie swój najlepszy strój. Błękitną kurtkę z białymi wyłogami, błękitną kamizelkę, spodnie i pończochy porucznika Royal Navy ze srebrnym medalem Nilu w klapie. Śnieżno-biały mankiet zapinanego na złote guziki rękawa poruszał się w takt melodii. Jasno-błękitne oczy, osadzone w bladoróżowej, teraz jednak mocno opalonej twarzy, wpatrzone były nieomal nieruchomo w smyczek pierwszych skrzypiec. Zabrzmiała wysoka nuta, potem krótka pauza, wreszcie zakończenie i pięść żeglarza uderzyła mocno w kolano. Powoli odchylił się do tyłu w swoim krześle, które zakrył zupełnie. Westchnął z zadowoleniem i z uśmiechem zwrócił się w stronę sąsiada. Słowa, moim zdaniem, bardzo zgrabnie zagrane, ser. Ugrzęzły mu jednak w gardle. Spotkał chłodne, raczej wrogie spojrzenie tamtego i usłyszał złowrogi szept. Jeśli już koniecznie musi pan wybijać rytm, sir, proszę czynić to w takt muzyki, a nie o pół uderzenia do przodu. Wyraz twarzy Jacka Albrea natychmiast zmienił się od przyjacielskiego, szczerego zadowolenia w coś co z powodzeniem określić by można jako pełną zakłopotania wrogość. Nie mógł zaprzeczyć, że rzeczywiście poruszał ręką w takt muzyki. Chociaż czynił to na pewno z perfekcyjną dokładnością. Samo w sobie zachowanie takie nie było godne pochwały. No, zarumienił się lekko i przez chwilę przyglądał się uważnie swemu sąsiadowi. Zdążył jeszcze powiedzieć, Wierzę i pierwsze nuty wolnej części przerwały mu w pół słowa. Przeżuwająca nuty wiolonczela odegrała solo dwie frazy i rozpoczęła dialog z altówką. Tylko część umysłu Jacka zwracała na to uwagę. Reszta zajęta była mężczyzną siedzącym obok. Ukradkowe spojrzenie pozwoliło mu stwierdzić, że był to mały, ponury człowieczek w podniszczonym czarnym płaszczu. Cywil. Trudno było określić jego wiek. Nie tylko dlatego, iż twarz nieznajomego niczego nie zdradzała. Na głowie człowieków miał perukę, mocno poszarzałą, najwyraźniej zrobioną z cienkiego drutu i od dawna nieprzypudrowaną. Mógł mieć równie dobrze 20, jak i 60 lat. W rzeczywistości jest chyba w moim wieku, pomyślał Jack. Że też ten Wajdak tak wygląda. Potem całą uwagę Jacka znów ochłonęła muzyka. Odnalazł główny temat utworu i śledził go cierpliwie w jego zmianach oraz urzekających ozdobnikach, aż do satysfakcjonującej, logicznej konkluzji. Nie myślał o swym sąsiedzie do końca części, starannie unikając też jakichkolwiek spojrzeń w kierunku nieznajomego. Menuet sprawił, że głowa rzeka zakołysała się w ślad za natrętnym rytmem. Porucznik nie był jednak tego świadomy. Dopiero gdy poczuł, że jego ręka podryguje niespokojnie, gotowa unieść się w powietrze, wsunął szybko dłoń pod kolano. Taniec był żywy, przyjemny, nic więcej. Tuż po nim zaczęto grać zaskakująco trudny, prawie drażniący, końcowy fragment, w którym kompozytor był jakby o krok od wypowiedzenia czegoś o niezwykle istotnym znaczeniu. Donośne dźwięki ucichły nagle. Ustępując miejsca pojedynczemu szeptowi skrzypiec, jednostajny szum przyciszonych rozmów, który nigdy nie ucichł zupełnie w tylnej części sali, zaczął coraz wyraźniej narastać. Wydawało się, że za moment całkowicie zagłuszy muzyk. jaki żołnierz wybuchnął stłumionym kaszlem i Jack ze złością rozejrzał się dookoła. Wtedy reszta kwartetu dołączyła do skrzypiec i instrumenty wspólnie dotarły do punktu, w którym mogło zabrzmieć coś wiekopomnego. Teraz ważny był powrót do głównego muzycznego nurtu. Dlatego gdy wiolonczela przyłączyła się swoim nieuchronnym i niezbędnym pom 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 pom, Jack opuścił brodę na piersi i unisono z wiolonczelą zanucił pom 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 pom. pom. I nagle czyjś łokieć wbił mu się między żebra. I ktoś zasyczał mu prosto do ucha. Dopiero teraz zorientował się, że uniesioną wysoko dłonią porusza w takt muzyki. Opuścił rękę, zacisnął zęby i patrzył nieruchomo na swe stopy, aż do chwili, w której zabrzmiały ostatnie dźwięki utworu. Wysłuchał dostojnego zakończenia i doszedł do wniosku, że daleko przekraczało ono prosty raczej wstęp, którego treść udało mu się przewidzieć. Niestety. Nie mógł czerpać z tego żadnej przyjemności. Podczas braw i ogólnego zamieszania, sąsiad Jack'a przyglądał mu się uważnie, raczej z całkowitą dezaprobatą niż niechęcią. Nie odzywali się. Siedzieli sztywno ze świadomością swojej obecności. Podczas gdy pani Hart, żona komendanta, grała na harfie długi, trudny technicznie utwór, Jack Aubrey spojrzał w notę. Przez wysokie wytworne okno. Na południowym wschodzie pojawił się Saturn, lśniąca kula na niebie nad minorką. Takie szturchnięcie łokciem. Kuksaniec tak mocne i zamierzone było prawie uderzeniem. Ani temperament Jeka, ani reguły honorowe nie pozwalały mu cierpliwie znosić jakiejkolwiek zniewagi. A jakaż zniewaga mogła być gorsza od uderzenia? Ponieważ na razie Czek nie mógł się zdobyć na żadne działanie, jego gniew przerodził się w szczególną melancholię. Pomyślał znów o tym, że ciągle pozostaje bez okrętu. O wszystkich składanych mu, a potem łamanych obietnicach i o planach, które legły w gruzach, gdyż budowane były tylko na marzeniach. Przypomniał sobie, że jest dłużny aż 220 funtów swemu agentowi handlującemu pryzami, czyli statkami i ładunkami skonfiskowanymi na wojnie. Jack miał wkrótce zapłacić piętnastoprocentowe odsetki od tej sumy. Tymczasem jego oficerska pensja wynosiła tylko pięć funtów i dwanaście szylingów miesięcznie. Myślał też o ludziach, których znał młodszych od siebie, lecz mających więcej szczęścia lub pieniędzy, teraz już dowodzących brygami lub kutrami, nawet awansowanych na dowódców dużych okrętów. Wszyscy oni zdobywali hiszpańskie statki. Trabakale na Adriatyku, tartany w zatoce lwów, szebeki i seti wzdłuż całego hiszpańskiego wybrzeża, sława, awanse i pieniądze z łupów. Burza oklasków uświadomiła Jackowi, że występ już się zakończył. Mechanicznie klaskał w dłonie, wykrzywiając usta w wyrazie bezgranicznego zachwytu i uwielbienia. Molly Hart. Ukłoniła się z uśmiechem, uchwyciła jego spojrzenie i uśmiechnęła się ponownie. Porucznik zaklaskał głośniej. Ona jednak dostrzegła, że Jack bądź to nie był aż tak bardzo zachwycony, bądź słuchał niezbyt uważnie i jej zadowolenie wyraźnie osłabło. Pomimo to nadal z promiennym uśmiechem przyjmowała komplementy od publiczności. Tego wieczora pani Hart wyglądała wspaniale w jasno-błękitnej atlasowej sukni z podwójnym sznurem perełu. pereł, pereł Santa Brigidy. Jack Aubrey i jego sąsiad w wyświechtanym czarnym płaszczu prawie jednocześnie powstali z miejsca i przez chwilę przyglądali się sobie uważnie. Na twarzy porucznika, zamiast ostatnich nieprzyjemnych śladów wymuszonego zachwytu, znów pojawił się wyraz chłodnej, obojętnej niechęci. Nazywam się Jack O'Brasel, powiedział cicho. Mieszkam w gospodzie pod koroną. Ja nazywam się Maturin. Każdego poranka można mnie spotkać w kawiarni u Hoselito. Czy mógłby mnie pan przepuścić? Przez moment Jack miał prawdziwą ochotę chwycić pozłacane krzesło i roztrzaskać je na głowie tego człowieczka o trupiobladej twarzy. Odsunął się jednak grzecznie na bok dając przekonywający dowód dobrego wychowania. Nie miał zresztą innego wyboru. W przeciwnym razie zostałby najzwyczajniej popchnięty. Po krótkiej chwili ruszył, przeciskając się przez tłum postaci w czerwonych i błękitnych mundurach, z rzadka tylko poprzetykany czarnymi sylwetkami cywilów. Wspaniałe, doskonale zagrane, kapitalne! Zawołał ponad trzema rzędami głów, gdy udało mu się wreszcie dotrzeć w pobliże pani Hart. Pomachał ręką i wyszedł z sali. W holu wymienił uprzejmości z dwoma znajomymi oficerami marynarki. Wyglądasz, jakbyś był czymś bardzo przybity, Jack, powiedział jeden z nich, ten, z którym kiedyś wspólnie jadali w mesie młodszych oficerów na Agamemnonie. Drugim był wysoki podchorąży, kiedyś najmłodszy z wachty Jacka na Thundererze. Sztywny z racji tak uroczystej okazji i z powodu zbyt mocno nakroch malonej koszuli ozdobionej koronkowymi falbanami. Porusznikowi przyszło jeszcze pozdrowić sekretarza komendanta. Sekretarz odwzajemnił ukłon z uśmiechem, uniósł brwi i spojrzał na Jacka bardzo znacząco. To ciekawe, co teraz knuje ta wstrętna kreatura? rozmyślał Jack, idąc w stronę portu. Przypomniała mu się podłość i dwulicowość tego wpływowego człowieka, oraz upokorzenie, jakiego doznał za jego sprawą. Pewien mały francuski statek piracki został już niemal obiecany Jackowi Piękny, świeżo zdobyty z nowym miedzianym poszyciem i okuciami. Z Gibraltaru przypłynął wtedy dziwnym trafem brat sekretarza, i o objęciu tego dowództwa Jack Aubrey mógł tylko pomarzyć. A pocałujcie mnie w tyłek! Rzekł głośno, przypomniawszy sobie bezsilną uległość, z jaką przyjął wówczas tę wiadomość, połączoną z obietnicami bliżej nieokreślonych korzyści w dalszej przyszłości i z kolejnymi zapewnieniami o dobrej woli sekretarza. Miejsce tych nieprzyjemnych wspomnień zajęły teraz inne. Znacznie świeższe. Czy przypomniał sobie swoje zachowanie na dzisiejszym koncercie? Pozwolił przejść obok siebie owemu małemu człowieczkowi? Bez jakiejkolwiek riposty nie potrafił znaleźć odpowiednio miażdżącej uwagi, która jednocześnie nie byłaby zbyt grubiańska. W rezultacie tych smętnych rozmyśleń poczuł głębokie obrzydzenie do samego siebie, do człowieka w czarnym płaszczu i do służby w królewskiej marynarce. Zwrzydła mu też aksamitna miękkość kwietniowej nocy, chursłowików w koronach drzew pomarańczowych i migoczące gwiazdy wiszące tak nisko, że zdawały się dotykać szczytów najwyższych palm. Jack wynajmował pokój w gospodzie pod koroną. Oberża ta pod pewnymi względami przypominała swą sławną imienniczkę w Portsmouth. Nad wejściem wisiał taki sam olbrzymi, złoto-szkarłatny szyld, Pozostałość po poprzednich brytyjskich okupacjach. Budynek został wzniesiony około 1750 roku w najczystszym angielskim stylu. Pominąwszy dachówki, nie można było dopatrzyć się w tej budowli jakichkolwiek związków z architekturą śródziemnomorską. Na tym jednak wszelkie podobieństwa do Portsmouth się kończyły. Właściciel pochodził z Gibraltaru. Obsługę stanowili Hiszpanie. Lub raczej hispanojęzyczni mieszkańcy minorki. W środku pachniało oliwą z oliwek, sardynkami i winem. Nikt nawet nie myślał o eklerach, ciastkach czy choćby porządnej leguminie. Z drugiej strony w żadnym angielskim zajeździe nie było pokojówki tak podobnej do dojrzałej brzoskwini, jak piękna Mercedes. To ona właśnie wbiegła na słabo oświetlony podest schodów i zawołała w stronę wchodzącego na górę Jacka: List tenienty! Ja zaraz go panu przynieść! Chwilę później stała obok niego, szczerze uradowana i wyraźnie z siebie zadowolona. Aubrey zbyt dobrze jednak wiedział, że żaden adresowany do niego list nie może zawierać nic specjalnie przyjemnego. Dlatego odwzajemnił radość dziewczyny jedynie przelotnym spojrzeniem na jej biodra, i wymuszonym uśmiechem. I pan kapitan Allen przyjść dla pana, dodała. Allen? Allen? A czegoż on do diabła mógł ode mnie chcieć? Kapitan Allen był spokojnym, starszym mężczyzną. Jack wiedział o nim tylko tyle, że był amerykańskim lojalistą, słynącym z niezmienności swego postępowania. Zawsze zmieniał hals, niespodziewanie wykładając stern na zawietrzną i nosił Długą kamizelkę. A, tak pewnie. Chodzi o ten pogrzeb, domyślił się porucznik. Składka. Pan smutny, tenięte? Zapytała Mercedes, odchodząc w głąb korytarza. Jaki pan biedny. Jack wziął świecę ze stolika i ruszył w stronę swojego pokoju. Nie zawracał sobie głowy listem. Zainteresował się nim dopiero po zdjęciu munduru i kołnierzyka. Najpierw podejrzliwie obejrzał przesyłkę ze wszystkich stron. Nieznana ręka napisała w adresie pan kapitan Aubrey Royal Navy. Jakiś cholerny głupiec. Czek zmarszczył brwi i odwrócił list na drugą stronę. Czarna lakowa pieczęć była rozmarzana i pomimo obracania jej pod różnymi kątami do światła nie można było rozpoznać herbu. Nie wiem, czy to może być znak, powiedział do siebie. W każdym razie to na pewno nie stary Hanks. On nigdy nie pieczętuje tak swoich listów. Hanks był jego agentem, wierzycielem, krwiopijcą. Zdobywszy się wreszcie na odwagę, Obryj złamał pieczęć i przeczytał list. Odjaśniesz szanownego lorda Keitha, kawalera orderu łaźni, admirała i główno dowodzącego okrętami oraz jednostkami pływającymi jego królewskiej mości, odbywającymi służbę bądź w przyszłości przeznaczonymi do służby na Morzu Śródziemnym itd., itd., itd. itd. Biorąc pod uwagę to już kapitan... Ten Samuel Allen został przeniesiony ze słupa Jego Królewskiej Mości Sofii na fregatę Pallas w związku ze śmiercią kapitana Jamesa Bradbiego. Postanawia się, co następuje. Niniejszym zostaje pan odkomenderowany na pokład Sofii w celu objęcia obowiązków dowódcy tegoż okrętu. Od oficerów i załogi wspomnianego słupa oczekuje się pełnego posłuszeństwa. A I odpowiedniego szacunku wobec pana jako ich przełożonego. Pan zaś postępować ma zgodnie z ogólnymi drukowanymi instrukcjami oraz wszelkimi rozkazami i wskazówkami, jakie od czasu do czasu będzie pan otrzymywał od wyższych od siebie rangą oficerów w służbie Jego Królewskiej mości. Kto odmówi wykonania owych poleceń, czy to pan, czy którykolwiek z członków załogi, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i surowo ukarany. Proszę traktować powyższe jako rozkaz dla pana wydano na pokładzie okrętu flagowego Fort Ryan na morzu 1 kwietnia 1800 roku, dla szlachetnie urodzonego Johna O'Reilly'a, niniejszym mianowanego dowódcą ślupa jego królewskiej mości Sofii, pod komendą admirała Tosa Walkera. Oczy objęły treść w jednej chwili, lecz umysł, nie chciał czytać ani wierzyć. Policzki porucznika poczerwieniały. Z zaskakująco poważną i surową twarzą przeliterował całość linijka po linijce, czytał coraz szybciej i szybciej, wreszcie serce Dżeka po brzegi wypełniła wszechogarniająca fala radości. Jego twarz poczerwieniała jeszcze bardziej, usta bezwiednie się rozchyliły, roześmiał się głośno, uderzył dłonią w kartkę, poskładał list starannie, potem go rozłożył i ponownie przeczytał z najwyższą uwagą. Przez mrożącą krew w żyłach sekundę wydawało mu się, że cała ta otwierająca się przed nim na nowo rzeczywistość zawali się z hukiem, gdyż dopiero teraz dostrzegł ową nieszczęsną datę. Spojrzał na papier pod światło? I z ulgą rozpoznał znak wodny admiralicji, ten kotwicę nadziei, godną najwyższego respektu i wiary, realną jak skała Gibraltaru. Nie umiał zachować spokoju. Chodząc szybko, tam i z powrotem po pokoju, włożył mundur, a potem go zdjął i chichocząc, wymamrotał kilka niepowiązanych ze sobą zdań. A ja się tak martwiłem. Taki, Taki przyjemny mały bryk, no, znam go przecież dobrze. Uważałbym się za najszczęśliwszego człowieka na ziemi, nawet jako dowódca najpodlejszej łajby, nawet jako kapitan belcher tego pływającego śmietnika, jako kapitan jakiegokolwiek okrętu. Na no wspaniałe, wspaniałe kaligraficzne pismo. I jaki dobry papier, tak, to chyba. Jedyny w całej flocie bryk z pokładem rufowym. O, na pewno przyjemna kapitańska kabina. Tak, tak, doskonała pogoda. Jest tak ciepło, żeby tylko udało mi się zdobyć ludzi. Tak, to będzie największy problem. Jack był wprost niewyobrażalnie spragniony i głodny. Rzucił się w stronę dzwonka i nie czekając, aż koniec sznura przestanie się poruszać, wystawił głowę na korytarz i zawołał pokojówkę. Mercy! Mercedes! O, o nareszcie jesteś moja droga. Co możesz mi przynieść do jedzenia? Do, do jedzenia! Jeść! Mandziare, he? Może polno, y, pieczone, zimne. O i butelkę wina, rozumiesz? Y, wino. Nie, 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 nie. Po, po, poczekaj. Dwie butelki i jeszcze coś masz. Czy możesz potem przyjść i zrobić coś dla mnie, bo chciałbym, y, Desire, y, żebyś y, przyszyłam guzik. Szyć. Kosarę. Dobrze, ty nie, odpowiedziała Mercedes. Jej oczy poruszyły się żywo, a śnieżnobiałe zęby zalśniły w blasku świecy. A nie, już, już nie, te, nie, nie, <grytanie> zawołał Jack, obejmując w żelaznym uścisku szczupłą kibic dziewczyny. Kapitanie! Kapitano! <grytanie> obudził się rano z głębokiego snu. Od razu był w pełni świadomy. Zanim zdążył otworzyć oczy, już cały umysł wypełniony miał myślami o otrzymanym awansie. A nie jest to oczywiście okręt pierwszej klasy, zauważył Obrey w duchu. Któż jednak chciałby bezsensownego dowództwa na olbrzymim okręcie liniowym, bez najmniejszej szansy na samodzielną akcję? A gdzie ta Sophie teraz stoi? Za nabrzeżem amunicyjnym, przy Kei, obok Rattlera? Muszę zaraz zejść na dół, obejrzeć mój okręt. Nie warto tracić ani minut. Nie, nie, nie. Nie Nie należy tego robić. Lepiej się zapowiedzieć, tak żeby byli uczciwie uprzedzeni. Nie, nie. nie. Pierwsze, co powinienem zrobić, to pójść i podziękować, gdzie trzeba. Tak, powinienem też spotkać się z Alenem, poczciwy stary Alen. No, muszę życzyć mu wszystkiego dobrego. Pomimo tych planów. Jack poszedł najpierw do sklepu mundurowego po drugiej stronie ulicy. Udało mu się tam powiększyć swój nieco bardziej teraz elastyczny kredyt do równowartości ciężkiego, masywnego epoletu o znaki świeżo uzyskanej rangi. Sklepikarz umocował natychmiast nowy nabytek na lewym ramieniu swego klienta. Z wyraźnym zadowoleniem przyglądał się ostatecznemu rezultatowi, patrząc w podłużne lustro z zapleców przeglądającego się Jacka. Zamykając za sobą drzwi sklepu, obrój dostrzegł po przeciwnej stronie ulicy obok kawiarni znajomą sylwetkę człowieczka w czarnym płaszczu. Przypomniawszy sobie wydarzenia poprzedniego wieczora, przeszedł szybko przez ulicę. Panie panie Maturin, więc jednak się spotkaliśmy. Winien jestem panu przeprosiny. Obawiam się, że wczoraj na koncercie trochę poniosły mnie emocje. Mam szczerą nadzieję, że, że chce mi pan wybaczyć. My, marynarze, tak rzadko mamy kontakt z prawdziwą muzyką. No cóż, nie wiemy, jak się zachować w eleganckim towarzystwie. Jeszcze raz serdecznie pana przepraszam. Ależ, mój drogi panie, odparł ubrany na czarno mężczyzna. Na jego trupio bladej twarzy pojawił się niezdrowy rumieniec. Moim zdaniem miał pan wszelkie prawo do najwyższych uniesień. Nigdy w życiu nie słyszałem lepiej grającego kwartetu. Takie zgranie, taka głębia wyrazu. Przepraszam, czy pozwoli pan zaprosić się na filiżankę gorącej czekolady lub kawy? Sprawiłby mi pan największą przyjemność. O, to bardzo miło z pańskiej strony, powiedział Rzek. Zgadzam się, z przyjemnością. Szczerze mówiąc, jestem dziś od rana tak podekscytowany, że zapomniałem zupełnie o śniadaniu. Właśnie zostałem awansowany. Dodał, wybuchając trochę wymuszonym śmiechem. O, doprawdy. Gratuluję panu z całego serca. Proszę do środka. Widząc wchodzącego do kawiarni Maturina, kelner pomachał wskazującym palcem w owym śródziemnomorskim geście negacji, naśladując jakby ruchy wahadła odwróconego do góry nogami. Maturin wzruszył na to ramionami. Znowu nic. Poczta idzie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo powoli. Odezwał się do Jacka i zwracając się do kelnera w jego ojczystym języku po katalońsku, powiedział: Przynieś nam gorącą czekoladę jeb i trochę dobrze ubitej śmietany. O! mówi pan po hiszpańsku? Jack usiadł, odsuwając na boki poły swego płaszcza, by odsłonić szpadę. Uczynił to tak szerokim ruchem, iż przez chwilę całe pomieszczenie zdawało się być wypełnione błękitem. O, to musi być coś wspaniałego, znać hiszpański. O wiele razy próbowałem się uczyć. Tak samo z włoskim, francuskim. Nic mi nigdy z tego nie wychodziło. W zasadzie to wszyscy o nim nie rozumieli, ale ja jakoś nie potrafiłem ich zrozumieć. Ci ludzie mówią zawsze tak szybko. Jestem tym kompletnie załamany. Obawiam się, że cały problem tkwi tutaj, rzekł, uderzając się palcami w czoło. Podobnie wyglądała sprawa z Łaciną, gdy byłem mały. O, jak ja wtedy obrywałem od starego Pejgena. I to wspomnienie tak szczerze go rozbawiło, że nawet kelner, niosący czekoladę, roześmiał się głośno i powiedział: Piękny mamy dzisiaj dzień, panie kapitanie. Naprawdę bardzo piękny. A rzeczywiście. <grym> Rzeczywiście piękny dziś dzień, zgodził się Jack z życzliwością spojrzawszy w szczurzą twarz kelnera. Bello solei, to prawda, to prawda. Nie zdziwię się, jeśli zacznie wkrótce wiać tramontana, dodał schylając się i patrząc w górę przez okno, po czym odwrócił się w stronę Maturina. No bo już dziś rano zauważyłem, że niebo na północnym wschodzie jest lekko zielonkawe. Pomyślałem sobie wtedy, iż nie będę zaskoczony, jeśli tramontana zawieje, jak tylko ucichnie morska bryza. A to dziwne? Dziwne, że nie ma pan zdolności do nauki języków obcych, zauważył jego rozmówca, który nie miał w tej chwili nic ciekawego do powiedzenia o pogodzie. Wydaje mi się, że ktoś o dobrym słuchu muzycznym. Nie powinien mieć większych trudności z nauką obcej mowy. Zawsze myślałem, iż obie te umiejętności idą ze sobą w parze. No, z filozoficznego punktu widzenia ma pan zapewne rację, tak, przyznał Jack. Ze mną jednak jest tak jak jest. Może dlatego, że mój słuch muzyczny nie jest wcale doskonały. Bo tak czy inaczej, bardzo kocham muzykę. Bóg jeden wie, jak czasami ciężko jest mi znaleźć właściwą nutę. To pan Grasser? No, troszeczkę. Od czasu do czasu dręczę moje skrzypce. No to tak samo jak ja, zupełnie tak samo, gdy tylko mam chwilę wolnego czasu, próbuję pogrywać sobie na wiolonczeli. O, to prawdziwie szlachetny instrument, zauważył Jack. I obaj panowie rozpoczęli dyskusję o bokerinim, smytkach i kalafonii. Rozprawiali tak z wielką przyjemnością, aż do chwili, której brzydki zegar ścienny o podobnym do liry wahadle zaczął wybijać godzinę. Obry opróżnił filiżankę i odsunął krzesło. – Myślę, że pan mi wybacz. Mam jeszcze dzisiaj w planie kilka oficjalnych wizyt i rozmowę z mym poprzednikiem. Chyba jednak się pan nie obrazi, jeśli pozwolę sobie zaprosić pana dzisiaj na obiad. – Przyjmuję pańskie zaproszenie z największą przyjemnością, matulin skłonił się nisko. Stanęli przy drzwiach. To może umówilibyśmy się o trzeciej po południu pod koroną, zaproponował Jack. W marynarce rzadko udaje nam się jadać wcześniej. No ja o tej porze jestem już zawsze strasznie głodny i żywy. Myślę jednak, że mi pan to wybaczy. Zmoczymy pędzel, a potem może pomuzykujemy sobie trochę, jeśli to oczywiście panu nie przeszkadza. O, czy pan widzi dudek? Zawołał niespodziewanie towarzysz Jacka. Eee, co takiego? Tak, ten z podobnym do wachlarza pióropuszem i prążkowanymi skrzydłami. Dudek u pupa epops. O, tam. Tam na dachu. Tam. Tam, tam. Gdzie, gdzie? Eee, w jakim namiarze? O, już odleciał. A od kiedy tu przybyłem, miałem nadzieję zobaczyć Dudka. I proszę, w samym środku miasta. Port Mount musi być szczęśliwym miejscem, skoro ma takich mieszkańców. Przepraszam pana, ale... Chyba się przesłyszałem, czyżby mówił pan coś o, o moczeniu pędzli. A tak, to takie gwarowe wyrażenie, którego używamy w Royal Navy. Pędzel to właśnie to, wyjaśnił Jack, dotykając dłonią swego imponującego epoletu. Kiedy zakładamy go pierwszy raz, moczymy go, czyli wypijamy butelkę wina. No czasem dwie butelki. Doprawdy? Maturin, w charakterystyczny dla cywilów, sposób ze zdziwieniem pochylił głowę. To ozdoba, oznaka stopnia wojskowego, jak mi się zdaje, aż rzeczywiście wygląda wspaniale. Czy jednak nie zapomniał pan o drugim ramieniu, sir? No cóż czekro <laughs> roześmiał się. Muszę przyznać, że chciałbym mieć już prawo do noszenia dwóch takich apoletów. <laughs> Tymczasem życzę panu dobrego dnia i dziękuję za wyśmienitą czekoladę, wyśmienitą. Cieszę się bardzo, że zobaczył pan tego, tego swojego bubka. W pierwszej kolejności wypadało Jackowi złożyć wizytę starszemu kapitanowi, dowódcy marynarki wojennej w Port Mahon. Komendant Hart mieszkał w okazałej rezydencji należącej do niejakiego Martineza, hiszpańskiego kupca. Pokoje urzędowe znajdowały się po drugiej stronie dziedzińca. Przechodząc przez podwórze, Jack usłyszał dźwięki harfy. Muzyka ucichła na chwilę i rozległ się głuchy odgłos opuszczanych żaluzji. O, słońce już nieźle przygrzewało. Małe jaszczurki, gekony, zaczęły pośpiesznie zajmować swe miejsca na jaskrawo oświetlonych promieniami słonecznymi ścianach. Kapitan Hart był niskim mężczyzną w pewien sposób podobnym do lorda Saint-Vincenta. Trzeba zresztą przyznać, że ze swej strony robił on wszystko, by jak najbardziej podkreślić to podobieństwo przez grubiańską nieuprzejmość wobec podkomendnych i przynależność do partii liberalnej. Trudno powiedzieć, czy Hart nie lubił Jacka z powodu aż nadto wyraźnej pomiędzy nimi różnicy wzrostu, czy też podejrzewał go romans ze swą żoną. Tak czy inaczej, obaj panowie już od dawna za sobą nie przepadali. A gdzież się pan do diabła podziewał, panie Obry? zawołał komendant na widok czeka. Spodziewałem się pana u siebie wczoraj wieczorem. Allen też czekał wczoraj na pana. Z prawdziwym zdumieniem dowiedziałem się, że w ogóle się pan z nim nie widział. Oczywiście życzę panu jak najlepiej mówił z ponurą twarzą lecz moim zdaniem w bardzo dziwny sposób obejmuje pan pierwsze samodzielne dowództwo. Allen jest teraz już dobre sześćdziesiąt mil stąd, a razem z nim wszyscy prawdziwi marynarze i oficerowie Sophie. Co zaś się tyczy ksiąg, pokwitowań i rachunków, musieliśmy je wszystkie jakoś uporządkować. To naprawdę niesłychane, coś podobnego. Jak to to fregata Pallas. Wyszła w morze, ser? zawołał Jack, zaskoczony. Odpłynęła o północy. Kapitan Hart wypowiedział te słowa z nieukrywanym zadowoleniem. Nie może pan przecież oczekiwać, że obowiązki służbowe zaczekają, aż załatwi pan jakieś swoje prywatne sprawy czy przyjemności, panie Obryj. Zostałem ponadto zobowiązany do skierowania do służby w porcie części pozostawionych przez kapitana, ale na ludzi. Dowiedziałem się o wszystkim dopiero wczoraj w nocy, a dokładnie między godziną pierwszą i drugą. Doprawdy, zadziwia mnie pan, jestem zdumiony. List z całą pewnością został wysłany o właściwej porze. Na pewno zawinili tu ludzie z pańskiej gospody. Nie można w żaden sposób polegać na tych obcokrajowcach. Zapewne jest pan uradowany awansem. No muszę przyznać, że naprawdę nie wiem, jak chce pan wyjść w morze, nie mając na pokładzie ludzi zdolnych wyprowadzić okręt sportu. Allen zabrał swojego porucznika, felcera, wszystkich najlepszych podchorążych. Ja zaś nie mogę dać panu nawet jednego człowieka, nadającego się do czegokolwiek. No cóż, smutnym głosem odparł Jack. Muszę zatem, jak mi się zdaje, próbować radzić sobie jakoś z tym, co mam. Sytuacja była oczywista. Każdy normalny oficer, mający możliwość zejścia z małego, starego i powolnego brygu na piękną fregatę, taką jak Pallas, uczyniłby to bez wahania. Od zamieszłych czasów obowiązywała też niepisana zasada, w myśl której kapitan zmieniający okręt mógł zabrać ze sobą sternika i załogę swojej łodzi, a także kilku innych żeglarzy. Jeśli nikt z przełożonych dokładnie się tym nie zainteresował, mogły tu zostać przekroczone zwyczajowo ustalone granice. Mogę przydzielić panu kapelana. Komendant szydził z sadystycznym wręcz zadowoleniem. A czy on może umie stawiać i refować żagle albo sterować? Jack starał się za wszelką cenę zachować spokój. Bo jeśli nie, to proszę mi wybaczyć. Rezygnuję. W takim razie żegnam pana, panie Aubrey. Dziś po południu prześlę panu pańskie rozkazy. Do widzenia, sir. Mam nadzieję, że... Pani Hart jest u siebie, muszę jej złożyć wyrazy uszanowania i pogratulować występu. Na wczorajszym koncercie sprawiła nam wszystkim prawdziwą przyjemność. O, czyżby więc był pan w pałacu gubernatora? Zdziwił się kapitan Hart. Podła przewrotność tego pytania polegała na tym, że komendant doskonale znał odpowiedź. Gdyby nie wałęsał się pan po nocy mógłby pan wejść na pokład swojego słupa w sposób, jaki przystoi prawdziwemu oficerowi. Trudno pojąć, jak to możliwe, by młody człowiek wolał towarzystwo włoskich grajków i eunuchów od objęcia swego pierwszego samodzielnego dowództwa. Słońce wydało się Jackowi nieco mniej wspaniałe, gdy przechodził przez dziedziniec, by złożyć wizytę pani Hart. Wciąż jednak grzało przyjemnie. Gdy wbiegał na schody, z zadowoleniem poczuł dodatkowy ciężar na lewym ramieniu. W salonie żony komendanta spotkał nieznajomego porucznika i jakiegoś nadętego podchorążego, których widział już na wczorajszym koncercie. Składanie porannych wizyt pani Hart należało w Port Mahon do najlepszego tonu. Gospodyni siedziała przy Harfie w bardzo dekoracyjnej pozie i rozmawiała o czymś z porucznikiem. Zobaczywszy Jacka, wstała gwałtownie i podała na powitanie obie dłonie, wołając – Kapitanie Aubrey, tak się cieszę, że pana widzę. Najserdeczniejsze gratulacje. Musimy umoczyć pędzel. Panie Parker, błagam, błagam, niech pan zadzwoni na pokojówkę. – Życzę panu wszystkiego najlepszego, ser. rzekł porucznik, ucieszony samym widokiem tego, czym od dawna marzył – od chorąży zawahał się, nie wiedząc, czy wypada powiedzieć cokolwiek w tak znakomitym towarzystwie. Dopiero po chwili, gdy pani Hart zaczęła przedstawiać sobie gości, zdołał wydusić z siebie drżącym głosem wszystkiego najlepszego, sfer, i spłonął rumieńcem. — To pan Stapleton, trzeci na Guerriere, — powiedziała żona komendanta, wskazując dłonią. — A to pan Barnett, z Isis. — Carmen, Carmen, przynieś nam butelkę Madery. — Molly Hart? Była atrakcyjną kobietą. Może nie piękną lub wyzywająco ładną, lecz szczególny sposób, w jaki nosiła głowę, nie pozwalał odmówić jej urody. Pogardzała swoim nieudacznym mężem, który we wszystkim jej ulegał. Szukała ukojenia i ucieczki przed nim w muzyce. Sama muzyka nie zawsze chyba jednak wystarczała, gdyż teraz pani domu nalała sobie spory kieliszek i opróżniła go z zadziwiającą sprawnością. W chwilę później pan Stapleton pożegnał się i wyszedł. Przez jakiś czas wszyscy obecni wymieniali uwagi na temat pogody. Cudowna. Nawet w południe nie jest za gorąco. Morska bryza łagodzi upał. Ten północny wiatr jest trochę męczący. Zdrowy za to. Tutejsze słońce jest o wiele przyjemniejsze niż kwietniowe deszcze w Anglii. Ciepło jest w ogólności na pewno bardziej przyjemne niż zimno. Panie Barnett... Czy mógłby pan wyświadczyć mi uprzejmość? Poprosiła gospodyni po około pięciu minutach rozmowy. Zostawiłam w pałacu gubernatora torebkę. Pięknie wczoraj grałaś, moi, powiedział Jack, gdy już zamknęły się drzwi. Jack, tak się cieszę, że masz nareszcie własny okręt. I ja też się cieszę. Nie myślałem, że kiedykolwiek w życiu będę taki szczęśliwy. Wczoraj czułem się przygnębiony i przybity, a pod koroną czekał na mnie ten list. Czyż to nie wspaniały? Przez chwilę oboje czytali ów dokument w pełnym powagi milczeniu. Zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i surowo ukarany? Powtórzyła pani Hart. Jack, łagam cię, nie próbuj zdobywać pryzów, atakując statki krajów neutralnych. Ten bark z Raguzy, przysłany przez biednego Wylebiego, nie został uznany za zdobycz wojenną i właściciele będą teraz skarżyć nieszczęśnika. Aż nie, nie ma obawy, droga Molly, nie ma obawy, odparł Jack. — Zapewniam cię, że przez dłuższy czas nie będę miał okazji zdobycia żadnych pryzów. Ten list... Ten list dotarł do mnie z opóźnieniem, z bardzo podejrzanym opóźnieniem, i allen wypłynął z moimi najlepszymi ludźmi. Polecono mu wyruszyć w zaskakującym pośpiechu, zanim udało mi się z nim zobaczyć. Ponadto komendant przeznaczył część z tych, którzy pozostali, do służby w porcie. Wygląda więc na to, że nie możemy obecnie wyjść w morze. Ośmielam się przypuszczać, iż zdążymy się zestarzeć, zanim zdobędziemy cokolwiek. Och, to niemożliwe! krzyknęła pani Hart wzburzona. Jej twarz poczerwieniała. W tej samej chwili do salonu weszła lady Warren, a tuż za nią jej brat. Kapitan piechoty morskiej. Eni moja najdroższa, zawołała Molly Hart. Chodź tutaj zaraz i pomóż mi zapobiec pewnej potwornej niesprawiedliwości. Oto kapitan Aubrey. E, czy państwo może się znacie? Sługa uniżony, szanownej pani. Jack skłonił się szczególnie nisko. Stał przed żoną admirała. To najbardziej szlachetny rycerski oficer, prawdziwy Torys, syn generała Aubreya. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie jego, w obrzydliwy sposób. Na dworze ociepliło się znacznie. Gdy Jack wyszedł wreszcie na zewnątrz, poczuł dotyk rozgrzanego powietrza na twarzy. Pomimo temperatury nie było duszno czy parno, wyczuwało się dookoła świeżość, która zdawała się unosić ze sobą wszystkie nieprzyjemności. Skręciwszy kilka razy, Dotarł wreszcie do wysadzanej drzewami ulicy prowadzącej z Ciudadela do placu, a raczej tarasu, wiszącego na skalę wysoko ponad nabrzeżami portu. Przeszedł na ocienioną stronę, tam gdzie angielskie domy z zasuwanymi oknami, maleńkimi okienkami ponad drzwiami oraz brukowanymi podjazdami stały w zadziwiającej zgodzie i poufałości z opuszczonymi hiszpańskimi rezydencjami o wejściach zwieńczonych kamiennymi herbami. Drugą stroną drogi przeszła grupa marynarzy. Niektórzy ubrani byli w szerokie pasiaste spodnie, inni w spodnie z gładkiego żaglowego płótna. Część z nich miała na sobie eleganckie czerwone kamizelki, drudzy zwykłe błękitne kurtki. Stroju dopełniały prezentowe czapki, noszone pomimo gorąca, szerokie słomkowe kapelusze lub pstre chustki, zawiązane na głowach. Wszyscy bez wyjątku mieli włosy zaplecione z tyłu w długi warkoczyk i w jakiś. Niewyjaśniony sposób wiadomo było od razu, iż są członkami załogi któregoś z okrętów wojennych. Ci akurat należeli do Bellofona i Jack patrzył na nich wygłodniałym wzrokiem, gdy przechodzili obok, śmiejąc się i wykrzykując coś do siebie po angielsku i hiszpańsku, zbliżał się do placu. Poprzez gęstwinę młodziutkich zielonych liści widział już bombramsle i bramsle okrętu General lśniące bielą, suszące się w słońcu na rejach daleko po drugiej stronie portu. Ruchliwa ulica, zieleń drzew, żagle i błękitne niebo nad głową. Wszystko to wystarczyło, by zabiło mocniej serce każdego mężczyzny. Trzy czwarte duszy Jacka poddało się owemu szczególnemu uniesieniu, ulatując gdzieś wysoko. Spora część jego umysłu nie potrafiła jednak oderwać się od ziemi zajęta niespokojnymi myślami o brakujących członkach załogi. Już stawiając pierwsze kroki w Royal Navy, Aubrey aż nadto dobrze poznał koszmarne problemy z zaciągiem ludzi do służby w marynarce. Pierwsza poważniejsza rana, jaką odniósł, była skutkiem uderzenia żelazkiem przez pewną kobietę z Deal, która uważała, iż jej mąż nie powinien być zmuszany do zaokrętowania. Jack nie przypuszczał jednak nigdy, że tak boleśnie zetknie się z tym problemem już teraz na początku dowódczej kariery. Nie spodziewał się, iż może to tak właśnie wyglądać, zwłaszcza tutaj, na Morzu Śródziemnym. Wszedł na plac wysadzany dostojnymi drzewami. W dół do portu prowadziły szerokie, podwójne schody, od stulecia znane brytyjskim marynarzom jako Pigtail Steps. Wielu z nich. Połamało sobie na tych stopniach ręce i nogi, bądź porozbijało głowy. Aubrey podszedł do niewysokiego muru u szczytu schodów i spojrzał na olbrzymi, zamknięty obszar wody, rozciągający się od najdalszego zakątka portu po lewej stronie aż na kilka mil w prawo, daleko za wyspę szpitalną do bronionego przez twierdzę wejścia na otwarte morze. W lewej części stały statki handlowe, dziesiątki, a właściwie setki. Feluki, tartany, szebeki, pinasy, polakry, hoario i barkalongi, wszystkie rodzaje osprzętu i ożaglowania spotykane na Morzu Śródziemnym, a także wiele innych, nawet z dalekich mórz północ, kety węglowe, dorszowce i śledziowce. Naprzeciwko rzeka i po jego prawej stronie stały okręty wojenne, dwa liniowe, każdy z siedemdziesięcioma czterema działami na pokładzie. I piękna fregata Nioble o 28 działach. Jej marynarze malowali cynobrązowy pas pod podobną do szachownicy linią furt działowych i dalej w górę nad delikatną pawężą, naśladując pewien hiszpański okręt, który tak bardzo spodobał się ich kapitanowi, a z tyłu kotwiczyły bądź cumowały transportowce i inne jednostki. Po całej powierzchni basenu portowego, w kierunku od okrętów do nabrzeża i schodów, Kursowały tam i z powrotem niezliczone łodzie. Longboty, barkasy, paradne łódki z liniowców, szalupy, kutry, jolki, gigi, a nawet powolny bączek skecha Tartarus, ponad miarę obciążony zwalistym cielskim ochmistrza tego okrętu. Takież burty wystawały z wody zaledwie na trzy cale. Dalej na prawo wspaniałe nabrzeże skręcało w stronę stoczni. Pirsu amunicyjnego i prowiantowego, aż do wyspy kwarantannowej, kryjąc wiele jeszcze innych okrętów. Jack wyciągał szyję, stojąc z nogą opartą na obmurowaniu, w nadziei, iż dostrzeże choćby najmniejszy fragment powodu swej radości i dumy. Nie udało mu się jednak niczego wypatrzyć. Niechętnie obrócił się w lewo, tam bowiem znajdowało się biuro pana Williamsa. Williams był w Port Mahon przedstawicielem agenta z Gibraltaru firmy Johnston i Graham, zajmującej się sprzedażą pryzów. To biuro było portem, do którego w następnej kolejności należało zawinąć. Po pierwsze, trochę śmiesznie było nosić złoto na ramieniu, nie mając grosza w kieszeni. Po drugie, Kapitan Aubrey potrzebował teraz pieniędzy, gdyż musiał poczynić całą serię poważnych i nieuniknionych wydatków. Zwyczajowe prezenty, drobne łapówki i temu podobne. Zwykły kredyt niewiele mógł tutaj pomóc. Jack wszedł do środka z taką pewnością siebie, jakby to on osobiście wygrał przed chwilą bitwę o ujście Nilu. Może właśnie dzięki temu został bardzo dobrze przyjęty. Przypuszczam, Iż widział się pan już z panem Baldykiem, zagadnął agent po załatwieniu oficjalnych spraw. Myśli pan o poruczniku Sofii? Tak. On wypłynął przecież z kapitanem Lenem, w tej chwili jest na pokładzie Pallas. A tu się pan myli, jeśli wolno mi tak powiedzieć. Pan Baldyk leży w szpitalu. Zresztą niemożliwe, zawołał obry. Jego rozmówca uśmiechnął się. Poruszył ramionami i rozłożył dłonie w przepraszającym geście. Mówił przecież prawdę, a Jack miał wszelkie prawo, by być zaskoczonym. Poprosiwszy na wszelki wypadek o wybaczenie, agent mówił dalej. Porucznik Baldik zszedł na ląd wczoraj, późnym wieczorem, został przyjęty do szpitala z niewysoką gorączką. Do tego małego szpitala koło kapucynów, a nie na wyspie. Prawdę mówiąc, Agent ściszył głos, przysłoniwszy dłonią usta na znak, iż zwierza wielką tajemnicę. On i felczer Sophie bardzo się nie lubią i perspektywa choroby w morzu nie bardzo się Baldykowi podobała. Na pewno zamustruje na swój okręt w Gibraltarze, jak tylko poczuje się lepiej. Tak, yy, tak. a teraz kapitanie. Agent uśmiechnął się nienaturalnie, jego oczy uciekły niepewnie na bok. Pozwolę sobie na śmiałość i poproszę pana o przysługę, jeśli można. Pani Williams ma młodego kuzyna, który od dziecka pragnie wypłynąć w morze. Marzy, by zostać kiedyś ochmistrzem. To bystry chłopak, który na dodatek bardzo wyraźnie i ładnie pisze. Od Bożego Narodzenia pracuje u mnie w biurze, stąd wiem, że całkiem dobrze potrafi te... Liczyć. Dlatego właśnie, sir, jeśli nie ma pan nikogo innego na myśli, ośmielam się zaproponować go jako pańskiego klerka. Uśmiech na twarzy agenta na przemian pojawiał się i znikał. Williamsowi rzadko zdarzało się o cokolwiek prosić, zwłaszcza oficerów marynarki. Zwykle to jego proszono i możliwość odmowy wydawała mu się szczególnie upokarzająca. Dlaczegożby nie? odparł Jack, po krótkim namyśle. Nie mam chyba nikogo innego na to stanowisko. Rozumiem, że odpowiada pan za tego chłopca. No cóż, jeśli znajdzie pan dla mnie jeszcze jakiegoś starszego marynarza, zgoda biorę pańskiego chłopaka. Czy mówi pan poważnie, Szer? No oczywiście tak mi się zdaje. Załatwione. Zawołał agent, wyciągając rękę. Nie będzie pan żałował, szarp. Ma pan na to moje szło. Dlatego jestem zupełnie pewny, panie Williams. A czy mógłbym go teraz zobaczyć? David Richards był przeciętnym młodzieńcem, o twarzy pozbawionej koloru i wyrazu, jeśli nie liczyć kilku różowych krost. Było jednak coś, Chwytającego za serce w jego hamowanym zapale, podnieceniu, gorliwości i obawie, by nie sprawić zawodu. Jack spojrzał na chłopca życzliwie i powiedział: Pan Williams opowiadał mi, że pisze pan czytelnie i ładnie. A czy nie zechciałby pan napisać dla mnie krótkiego listu? Proszę go zaadresować do pierwszego oficera nawigacyjnego okrętu Sophie. Eee, jak ten oficer się nazywa, panie Williams? Marszał! Sir, William Marshall, doskonały nawigator z tego, co słyszałem. No to tym lepiej. Jack przypomniał sobie własne zmagania z tablicami nawigacyjnymi i zaskakujące wyniki, jakie czasami otrzymywał. Proszę więc pisać. Do pana Williama Marshalla, pierwszego oficera nawigacyjnego, słupa jego królewskiej mości, Sophie. Kapitan Aubrey przesyła panu Marshallowi wyrazy uszanowania i zawiadamia iż przybędzie na pokład około godziny pierwszej po południu. Tak. No to będzie dla nich uczciwe ostrzeżenie. To bardzo starannie napisane, czy dopilnuje pan teraz, by ta kartka trafiła do rąk adresata? Zaniosę ten list. Osobiście, ser, natychmiast. Twarz mówiącego te słowa młodego człowieka niezdrowo poczerwieniała z zadowolenia. Boże, mówił Jack w myślach, idąc w stronę szpitala i patrząc na puste i jałowe połacie lądu po obu stronach ruchliwego portu Boże, jak przyjemnie jest od czasu do czasu poczuć się kimś ważnym. Pan Baldyk? zapytał Nazywam się Aubrey. Gdyby nie zbieg okoliczności, bylibyśmy zapewne członkami załogi tego samego okrętu, dlatego pozwoliłem sobie przyjść, by zapytać o Pańskie zdrowie. Mam nadzieję, że czuje się Pan coraz lepiej. A to bardzo ładnie z Pańskiej strony, sir. odrzekł porucznik. Pięćdziesięcioletni mężczyzna z twarzą pokrytą srebrzysto-szarym zarostem. Włosy miał jednak króczo-czarne. Bardziej niż uprzejme, dziękuję. Dziękuję kapitanie, jestem już znacznie zdrowszy. Jestem szczęśliwy, że udało mi się wyrwać z łap tych tych cholernych rzeźników lekarzy. No, czy może pan sobie to wyobrazić, kapitanie? Od 37 lat służę w marynarce, z tego 29 lat jako oficer z patentem, a oni chcą mnie leczyć wodą! Jakąś podłą dietą. No, powiedzieli mi, że tabletki i krople Warda to nic dobrego, ale przecież podczas ostatniej wojny w Indiach zachodnich to one uratowały mi życie. Żółta febra zabrała wtedy dwie trzecie jednej z wacht w ciągu dziesięciu dni. No, no nie miałem nigdy żadnego szkorbutu, isiasu, reumatyzmu czy cholernego rozwolnienia, a oni mówią, że moje tabletki są nic nie warte. Te przemądrzałe mu łokosy lekarze prosto po szkole, z palcami powalanymi atramentem. Mogą sobie mówić co chcą, ja tam nadal wierzę w krople i tabletki. Warda! I w grok powiedział Jack do siebie, gdyż zapach w pokoju przywodził na myśl magazyn alkoholu na okręcie pierwszej klasy. Podobno Sophie straciła Felczera. Zagadnął głośno. No, a razem z nim innych, co bardziej wartościowych członków załogi. A to niewielka strata. Zapewniam pana. Trzeba jednak przyznać, że załoga bardzo się nim przejmowała. Ślepo wierzyli w jego znachorskie sztuczki. Oszukane lekarstwa, banda głupków. No, strasznie to przeżyli. Nie wiem, jak uda się panu znaleźć tu, na śródziemnym kogoś na jego miejsce. To bardzo rzadkie ptaszki. No, w każdym razie to. Niewielka strata, niezależnie od tego, co myślą ludzie. Przecież wystarczy skrzynka z lekarstwami i cieśla do przeprowadzania amputacji. Tak ja przepraszam, czy mogę panu zaproponować szklaneczkę, ser? Jack pokręcił przecząco głową. A co się zaś tyczy reszty, ciągnął porucznik dalej. Nie było aż takich wielkich strat. Pallas miała prawie pełny stan osobowy. Kapitan Allen to wziął ze sobą tylko tego swego siostrzeńca oraz syna jednego z przyjaciół i, i zabrał też innych Amerykanów. No nie mówiąc już o sterniku łodzi i kapitańskim sztuardzie. A, i jeszcze klerka. A ilu Amerykanów? O, nie więcej niż półtuzina. Wszyscy ludzie z jego ojczystych stron. To z okolic, za Halifaxem. No w takim razie naprawdę mi ulżyło. A powiedziano mi, że Bryk został ogłocony z ludzi. A któż panu to powiedział? Kapitan Hart. Baldyk przygryzł wargi i pociągnął nosem. Zawahał się, nie chcąc powiedzieć zbyt wiele, i pociągnął spory łyk ze swego kubka. W końcu odezwał się ostrożnie. Przez te trzydzieści lat zdążyłem bardzo dobrze go poznać. Lubi dokuczać innym ludziom, żartuję sobie z nich, no oczywiście. Gdy obaj rozmyślali nad złośliwym poczuciem humoru komendanta, porucznik opróżnił kubek. Nie, nie jesteś źle powiedział, odstawiając puste naczynie. Zostawiliśmy na Sofii całkiem porządną obsadę dwudziestu albo więcej pierwszorzędnych marynarzy, ponad połowa ludzi to i kości, załoga okrętu wojennego to znacznie lepiej niż w większej części dzisiejszej floty, no bo wśród pozostałych znaleźć można oczywiście, oczywiście, paru prawdziwych łajdaków, tacy są jednak przecież na każdym okręcie. No. A tak przy okazji to zostawiłem panu notatkę o jednym z nich, ten Isaac Wilson, marynarz. No, najłatwiej załatwi pan tę sprawę na morzu bez tych cholernych prawników. A jeśli zaś chodzi o oficerów, to można powiedzieć, że w większości to świetni żeglarze, jeszcze ze starej szkoły. O, Łot, Bosman, ten zna się na swojej robocie, jak każdy inny Bosman we flocie. O, Lamb, cieśla, jest dobrym, spokojnym człowiekiem. No może trochę zbyt powolnym i nieśmiałym. Tak. George Day artylerzysta. To także jest porządny chłop, jeżeli jest trzeźwy, ale czasem się upija. Natomiast ochmistrz Ricketts jest wystarczająco bystry jak na ochmistrza, a oficerowie nawigacyjni jak Pullings i młody Mowet to mogą samodzielnie pełnić wachty. Pullings już dawno zdał egzamin na porucznika, tylko tego nigdy nie uzyskał Awansu. A z młodych pozostawiliśmy panu tylko dwójkę: małego Rickettsa i Babingtona. No niezbyt błyskotliwi, niezbyt, ale też i niełajdacy. A co pan powie o pierwszym nawigatorze? Podobno jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. Marsza? A tak, a tak to. To prawda. Baldik? Ponownie przygryzł wargi i pociągnął nosem. Ponieważ zdążył już wypić kolejny kubek grogu, tym razem znacznie śmielej powiedział, co miał na myśli. Nie wiem, co pan sądzi o zainteresowaniu chłopcami, ale moim zdaniem to nienaturalne. Tak, chyba ma pan rację, panie Malik, zgodził się Jack. Po chwili dodał, czując się jak na przesłuchaniu. Nie pochwalam tego. Absolutnie jestem przeciw takim praktykom, ale muszę przyznać, iż nie chciałbym, by ktokolwiek został za to powieszony. Ma pan na myśli chłopców okrętowych? Baldi przez chwilę powoli kręcił głową. Nie, rzekł w końcu. Nie, nie mówię, że on ma na sumieniu coś podobnego. Nie. Ja nic nie wiem na pewno. Zresztą, w ogóle nie powinno się mówić źle o człowieku za jego plecami. O czasem dla dobra służby Jack machnął ręką. Wkrótce opuścił szpital, gdyż porucznik wyraźnie poczuł się gorzej. Pijany, spoczony i żałosny. Tramontana zdążyła już przybrać na sile i wiała teraz, jak wymagająca dwóch refów na marslach, bryza, trzepocząc pióropuszami palm. Niebo było idealnie czyste. Na morzu, poza portem, formowały się coraz wyższe fale, tworząc wyraźną granicę, poza którą nie mogło przedostać się gorące powietrze. Podobnie sól powstrzymuje rozlane wino. Obry wcisnął głębiej kapelusz, wziął głęboki oddech i powiedział głośno. Dobry Boże, jakież to cudowne uczucie! Jak wspaniale jest żyć! Udało mu się doskonale zbierać wszystko w czasie. Powinien jeszcze tylko wstąpić po drodze do swego pokoju w oberży pod koroną. Przy okazji upewnić się, że obiad zostanie należycie przygotowany, wyszczotkować mundur i może może wypić. Szklaneczkę wina. Nie musiał za to pamiętać o zabraniu stamtąd listu z pisemnym rozkazem. Miał go przy sobie na piersi poskładany. Papier szeleścił cichutko przy każdym oddechu. Gdy kwadrans przed pierwszą wyszedł z gospody i ruszył w dół w kierunku nabrzeża, poczuł, że dziwnie brakuje mu tchu. Siadając w łódce, podał przewoźnikowi tylko nazwę okrętu. Nie mógł wypowiedzieć nic więcej. Serce mu łomotało i z najwyższą trudnością przełykał ślinę. Zaraz, zaraz, czy jestem stremowany? Pytał sam siebie. Siedział sztywno, wpatrzony w rękojeść swej szpady. Niemal nie zdawał sobie sprawy z tego, że łódka płynie po ruchliwym porcie, mijając kolejne okręty. Nareszcie tuż przed nim wyrosła burta Sofii. Zagrzechotał bosak przewoźnika. Kapitan Obryj omiótł swój nowy okręt szybkim, ciekawym spojrzeniem. Prawie bezwiednie zanotował w pamięci, iż reje są równiutko zbrasowane, a burta udekorowana. Chłopcy okrętowi w białych rękawiczkach zbiegli w dół z pokrytymi wełnianym suknem linami. Bosmański gwizdek zalśnił srebrem w słońcu. Wreszcie łódka zatrzymała się, uderzając lekko o po pożycie okrętu. Jack wspiął się na górę. Przenikliwy świst przeszywał uszy. Gdy stopy Jacka dotknęły trapu, ktoś wydał głośno komendę. Żołnierze zaprezentowali broń, a oficerowie zdjęli z głów kapelusze. Jack odpowiedział im identycznym gestem, gdy stanął na pokładzie rufówki. Podchorążowie i chorążowie byli ubrani w najlepsze mundury, lśniące bielą i błękitem na zalanym słońcem pokładzie. Ich grupa zdawała się znacznie mniej zwarta niż szkarłatny czworobok piechoty morskiej. Wszystkie oczy. Z największą uwagą patrzyły na nowego dowódcę. Wyglądał bardzo poważnie, wręcz ponuro i wydał im się raczej surowy. Nastąpiła krótka pauza, podczas której słychać było wyraźnie, że siedzący w wódce pod burtą przewoźnik mamrocze coś pod nosem. Panie marszał, czy mógłby pan przedstawić mi oficerów? Jack odezwał się wreszcie. Występowali kolejną. Ochmistrz, nawigatorzy, podchorążowie, artylerzysta, cieśla i bosman. Wszyscy kłaniali się uważnie obserwowani przez załogę. Dziękuję panowie. Miło było mi was poznać. Panie marsza? Cała załoga na rów, jeśli pan pozwoli. Ponieważ nie mamy porucznika, osobiście odczytam rozkaz czyniący mnie dowódcą tego okrętu. Nie było potrzeby wywoływania kogokolwiek spod pokładu, wszyscy byli już na górze. Lecz piszczałki Bosmana i jego ludzie przez dobre pół minuty grały sygnał cała żałoga na rufę w głąb zejściówek. Gwizd ucichł. Jack podszedł do barierki między pokładem rufówki a śródokręciem i wyjął swój rozkaz. Gdy tylko list z dowództwa ujrzał światło dzienne, padła komenda czapki z głów, i kapitan pewnym, choć trochę zachrypniętym głosem rozpoczął czytanie. Odjaśnie szanownego lorda Kita. W miarę jak przebiegał przez tak dobrze sobie znane linijki, teraz pełne realnej treści, napełniało go uczucie zadowolenia i radości, biorące górę nad podniosłością chwili. Ostatnie zdanie udało mu się przeczytać z optymizmem. Kto odmówi wykonania owych poleceń? Czy to pan, czy którykolwiek z członków załogi, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i surowo ukarany. Gdy zakończył, złożył list i wsunął z powrotem do kieszeni. Dobrze, proszę zwolnić ludzi, polecił. Chciałbym teraz obejrzeć okręt. Zaraz po tym odbyło się coś w rodzaju ceremonialnej procesji. W trakcie obchodu Jack zobaczył dokładnie to, czego się spodziewał. Okręt przygotowany do inspekcji. Wstrzymujący oddech w obawie, by ktoś nie zechciał poruszyć perfekcyjnie oporządzonego takiego lunku, z idealnie okrągłymi zwojami lin i równiutko ułożonymi na rejach żaglami. Sofia była dziś tak samo podobna do samej siebie, jak jej sztywny bosman, pocący się w źle skrojonej mundurowej kurtce, który w niczym nie przypominał siebie, w koszuli z krótkimi rękawami, wymieniającego reję Marsla przy wysokiej fali. Pewne szczegóły były jednak ważne. Wyszorowane do białego drewna pokłady, bijący w oczy blask dwóch pięknie wypolerowanych mosiężnych czterofuntówek na rufie, precyzja, z jaką w komorze ułożone były warstwy łańcucha kotwicznego, czy też paradna elegancja kuchennych garnków i naczyń wszystko to miało znaczenie. Jack był zbyt doświadczonym oficerem, by dać się łatwo oszukać. To, co widział. Raczej mu się spodobało. Dokładnie, podobało mu się tylko to, co powinien widzieć. Nie zauważył tego, czego ujrzeć nie powinien. Kawałka szynki wyciągniętego przez okrętowego kota z zawiadra i dziewcząt ukrytych przez nawigatorów w żaglowni, spoglądających ciekawie z zwałów płótna. Nie dostrzegł kozy uwiązanej już żłobu patrzącej na niego uważnie diabelskim okiem o podwójnej źrenicy z namaszczeniem zanieczyszczającej pokład. Nie zwrócił również uwagi na podejrzany obiekt podobny do kawałka pasztetu wepchnięty przez kogoś w panice pod jarzmo bukszprytu. Patrzył na to wszystko wzrokiem znawcy i praktyka. Pływał na okrętach według dokumentów od dziewiątego, a w rzeczywistości od... Dwunastego roku życia. Dlatego nawet tak krótki przegląd pozwolił mu na wiele istotnych spostrzeżeń. Pierwszy nawigator nie był człowiekiem, jakiego Jack spodziewał się ujrzeć. Dobrze zbudowany, zadbany i inteligentny mężczyzna w średnim wieku. Pijaczyna Baldig zapewne pokręcił wszystko. Bosman, którego charakter najlepiej określał jego ubiór, Wydawał się ostrożny, solidny, odpowiedzialny i trochę staroświecki. Och, mistrz i artylerzysta. Nie byli ludźmi specjalnie godnymi uwagi. Ten ostatni wyraźnie nie czuł się zbyt dobrze i po drodze gdzieś cichutko zniknął. Podchrążowie prezentowali się lepiej niż Jack oczekiwał. Ich koledzy na brygach i kutrach często byli wyjątkowo brudni i zaniedbani. Ten dzieciak Babington nie powinien jednak schodzić na ląd w takim ubraniu. Matka chłopca miała pewnie nadzieję, że jej syn trochę podrośnie, no już sam jego kapelusz przyniósłby okrętowi wiele wstydu. Głównym wrażeniem, jakie Aubrey odniósł w trakcie pierwszej bytności na brygu, była specyficzna, staroświecka aura. Sofii było coś archaicznego. Tak jakby wolała, by jej dno nie było obite miedzianą blachą. Wyglądało na to, iż chętniej zgodzi się, żeby jej burty zostały wysmołowane, niż pozwoli je pomalować. Załoga okrętu, choć wcale nie stara. Większość stanowili przecież dwudziestolatkowie. Również wydawała się pochodzić z minionej epoki. Niektórzy z marynarzy nosili staromodne spodnie i buty, które wyszły z mody już wtedy, gdy Jack był początkującym pod nie starszym niż mały Babington. Co ciekawe, nowi podwładni nie sprawiali wrażenia specjalnie onieśmielonych lub stremowanych, byli jedynie w umiarkowany sposób zaciekawieni. Na pewno jednak nie źli czy rozgoryczeni w związku ze zmianą dowódcy. I wyraźnie też się go nie obawiali. Ta! rzeczywiście było tu coś staroświeckiego, mimo to Aubrey pokochał ten okręt całą duszą, pokochał ślepo swój słup w chwili, gdy po raz pierwszy spojrzał na zgrabnie zakrzywiony pokład. Rozsądek wciąż podpowiadał, że Sofie jest starym, powolnym brygiem Że jest mało prawdopodobne, aby udało się zbić dzięki niej fortunę Oto prawda, iż miała na swym koncie kilka chlubnych akcji Pod dowództwem poprzedniego kapitana Jedną była walka z uzbrojonym w 20 armat francuskim statkiem pirackim Otaklowanym jak okręt wojenny Inną zaś potyczka ze stredem kanonierek z Algeciras Poruszających się na wiosłach podczas bezwiecznej pogody Z tego jednak, co czek pamiętał, Sofię nigdy nie zdobyła Żadnego bardzo wartościowego bryzu. Wrócili wreszcie na rufę. Zniżywszy głowę, Jack wszedł pod miniaturowy pokład rufówki do swej kapitańskiej kabiny. Schylony podszedł do szafek wbudowanych pod oknami, równo rozmieszczonych na całej szerokości pawęży. Ułożone w delikatny łuk ramy okienne stanowiły doskonałą oprawę dla wspaniałego widoku na port Mahon, przywodzącego na myśl. Znakomity obraz kanaletna. Miasto oświetlone było południowym słońcem i widziane ze znacznie ciemniejszego wnętrza kabiny, zdawało się należeć do zupełnie innego świata. Usiadłszy bardzo ostrożnie, obry odkrył, iż może teraz bez trudu się wyprostować i unieść głowę. Pozostało jeszcze około ośmiu cali wolnej przestrzeni o, dobrze odezwał się po chwili. Tak, yy, panie marszał, muszę panu pogratulować. Cofi wygląda świetnie, wszystko jest zadbane, we wzorowym porządku. Wydawało mu się, że tylko tak daleko może się posunąć, pamiętając o zachowaniu oficjalnego tonu. Nie zamierzał mówić nic więcej. Nie planował też żadnych przemówień do załogi lub jakiegoś rozluźnienia dyscypliny, by uczcić wyjątkową okazję. Obrzydzeniem napawała go myśl o zjednywaniu sobie sympatii podwładnych w podobny sposób. Dziękuję, ser, powiedział pierwszy oficer. Tak, wracam teraz na ląd. Oczywiście będę nocował na okręcie, dlatego proszę. Niech pan będzie tak uprzejmy. I poślę łódź po moje rzeczy. Mieszkam pod koroną. Kapitan Obry siedział jeszcze przez chwilę, rozkoszując się wspaniałością swego salonu. Nie było tutaj działu. Szczególny sposób, w jaki zbudowano sowi, sprawił, że gdyby je tutaj umieszczono, wylot lufy znajdowałby się zaledwie sześć cali nad powierzchnią wody. Dlatego dwie czterofuntówki, które zajmowały normalnie tak wiele cennego miejsca, znajdowały się na pokładzie tuż nad głową. No, nawet bez armat. Brakowało jednak wolnej przestrzeni. Oprócz szafek w kabinie mieścił się jeszcze tylko ustawiony w poprzek stół. No i tak było to znacznie więcej, niż że kiedykolwiek na okręcie posiadał. Ha, oglądał wszystko z rosnącym zadowoleniem. Szczególnie cieszyły go pochylone do wewnątrz okna, jasne, przejrzyste, siedem szklanych tafli ze szlachetnym dostojeństwem upiększających wnętrze. Było to o wiele więcej, niż kiedykolwiek dane mu było posiadać, i zarazem znacznie więcej, niż się spodziewał. No, nie oczekiwał czegoś podobnego tak wcześnie w swej karierze. Dlaczego więc ciągle, pomimo radości, odczuwał coś nieokreślonego, jakąś gorycz, która pozostała jeszcze ze szkolnych dni? Z powrotem na brzeg, popłynął w łodzi obsadzonej przez własnych marynarzy w białych-płóciennych bluzach i szerokich słomkowych kapeluszach, z nazwą Sofii wyszytą na wstążkach. Obok niego na ławce rufowej siedział śmiertelnie poważny, podchorąży. Jack doskonale rozumiał uczucia tego chłopca. Dla niego nie był już jednym z nas. Stanowił bezpośrednie ucieleśnienie słowa oni. Podczas inspekcji na okręcie poczuł, iż teraz jest otoczony szczególnym rodzajem szacunku, różnym od tego należnego porucznikowi, czy jakiejkolwiek innej istocie ludzkiej. To coś otaczało go jak szklany klosz. Prawie całkowicie oddzielając od reszty okrętowej społeczności. Opuszczając Sofię, kapitan słyszał nieomal za swymi plecami ciche westchnienie ulgi, westchnienie, które znał tak dobrze. Jechowa już nie jest z nami. A to cena, którą trzeba zapłacić, rozmyślał. Dziękuję, panie Babington, powiedział do chłopca. I stanął na stopniach nabrzeża, podczas gdy łódź popłynęła do portu. Babington wyraźnie ożył i słychać było jego piskliwy głos: Czy nie możesz się trochę posunąć? Nie zasypiaj, Simons, ty przepity draniu! Tak, to cena, którą trzeba zapłacić, powtórzył Obry w myśle: Inna Boga. Warto. Gdy słowa te powoli uformowały się w jego umyśle, na promieniejącą twarz znów powrócił wyraz nieukrywanego zadowolenia i szczerej radości. Szedł teraz na spotkanie z człowiekiem równym sobie, na obiad do oberży pod koroną. Trzeba przyznać, że zmierzał tam trochę bardziej gorliwie niż do niedawna czyniłby to porucznik obry. Podobała Ci się ta historia? Dalszy ciąg znajdziesz na Storytel.pl. Załóż konto i słuchaj przez 14 dni za darmo.